Wołowinę na gulasz pocięto w kostki 2 na 2 cm. Obtaczamy w mące. Następnie wrzucamy na rozgrzany tłuszcz i obsmażamy. Tak obsmażone mięsko wrzucamy na gotujący się bulion. I na małym ogniu będziemy gotować około 2 godzin do miękkości mięsa. Na pozostałym po smażeniu mięsa tłuszczu przesmażamy cebulę. I przysmażoną wrzucamy do gulaszu. Czerwone papryki kroimy w paski. Drobno kroimy papryczkę chili ostrą lub dajemy łyżeczkę proszkowaną. Paprykę dodajemy tak mniej więcej w połowie gotowania. Słodką oraz ostrą. Dajemy przecier pomidorowy oraz jeżeli uda nam się dostać przecier paprykowy. Bardzo dobra rzecz do tego typu potraw. Wszystko mieszamy. I gotujemy jeszcze do miękkości mięsa. Około 40 minut. W czasie, kiedy gularzyk nam dochodzi, przygotujemy placki. Zaczynamy od starcia ziemniaków. Do startych ziemniaków wybijamy jajko. Dodajemy około łyżki mąki. Pieprz. Sól i pozostałą skrojoną w kostkę cebulę. Wszystko dobrze wyrabiamy. Na patelni rozgrzewamy olej. Następnie za pomocą chochelki nakładamy na patelnię na całej jej powierzchnię starte ziemniaki. I smażymy z obydwu stron, tak aby były chrupiące. Przerzucamy na drugą stronę. Dopiekamy. I będziemy przekładać na talerz i podawać. Na chrupiący placek układamy gorący gulasz. Zawijamy. Na to gęsta śmietana. W koperku. I gotowe. Smacznego.